22 września, dochodzi 10, temperatura poniżej 10 stopni, ale jadę w krótkich spodenkach, bo zaraz się zrobi ciepło. Widzę jedna zbiórka, druga zbiórka. A gdzie jest moja zbiórka? Cześć! Tu jest moja zbiórka. Cześć! Żółwik. Cześć. Co ma jakąś gumę antypoślizgową? Ma. To ma gumę, ale to jest na to, co mocujesz. Czy to idzie jakoś, tak? Dobra, później będę myślał. Tu wkładasz ciuch, co ten masz? No. Tak, i potem przykładasz. A to guma nie idzie do ramy, żeby się nie ślizgało? Nie, właśnie nie. A to bez sensu. To będzie latać. Jak widzę tych dwóch, to już widzę, że będzie tempo turystyczne. Panowie, daleko jedziecie? No tylko turystyczne, do Wielonka. Turystyczne. Turystyczne. No, ja też. I to jest to tempo turystyczne, tak? Geriatryczne miało być tempo. A już poszli, ich nie widać. Jedź pierwszy. Aha, dobra. A ja wyjątkowo boczkiem. Zawsze było po torach, ale... I bunny hop. Pięknie. Chyba jakiś jeleń. Coś dużego było. Akurat miałem kamerę wyłączoną. A to pech. Filmujemy tą piękną maszynę. Świetny rower, czyż nie? No tempo geriatryczne miało być. Nie turystyczne, geriatryczne. Ośrodek czasowy Wrzos, Wielonek. Rower za rowerem. Na obiad to chyba za wcześnie jeszcze. Dobry. Zaopatrzenie zrobione, to teraz na pomost jedziemy. Patek, też piwka nie wziąłeś? Nie, ja piwka. Piwka w trakcie jazdy nie. Jak na sinkach pijesz, a to używa, nie? Piwko się nie dodaje w trakcie jazdy. Na sinkach pijesz. Albo schabowy. Beef stroganoff. Czas na relaks. To masz rozwiązanie fajne, nie? Widziałeś od dołu. A, że tam można palec wsadzić? I co tam będzie? Miejsce na jakąś baterię?
prom. Czekamy. Spodobało mi się pływanie promami z rowerem. Odpływamy na drugi brzeg. Teraz pan ma relaks. Będzie hashing? Będzie. Znaczy hashingu może nie, ale kilka powolonych drzew. Dobra, a kreszczing? Kreszczing. Jeszcze tak. O, widzę, że jest dobrze. Ło, już widziałem ten korzeń w mojej przerzutce. Ja w tym roku dwa haki załatwiłem. A przerzutka? Ja raz ładnie zawinąłem XTR-a do góry. I hak, i przerzutka. A żeby było śmieszniej, to była nowa. Ale zawsze staram się spojrzeć na to też z drugiej strony. Dobrze, że się nie wywaliłem. Dobrze, że nie złamałem ręki. O to Piaseczek, piaseczek, piaseczek. O, tęskniłem za piaskiem. Ja niekoniecznie. To tak ironicznie. A ja miałem kamerę wyłączoną. Nie, miałem wyłączoną, co za pech. Co za pech. Co ty? Nie, nie wygrałem. No i darłem się, uważaj. Przebiegł się przed kołem po prostu. Ale byśmy mieli nagranie? Grubo było. Że się tymi rogami nie zaczepi. Właśnie, że on się kurde nie zahaczy, nie? Było blisko. Kurde. No. Status było aż blisko. Teraz mi się gorąco zrobiło. Kto przewidzi, że na prostej drodze nam jeleń wyskoczy? Tak, pomiędzy chłopakami. Czyli podsumowanie dzisiejszej wycieczki. Dwa przebiegające jelenie, byki i ani jednego nagrania. Czyli to nie ma nagrania, to się nie wydarzyło. Ludzie po lasach łażą, grzyby zbierają i jelenie są niespokojne. Chyba za mało powietrza mam z tyłu. Pompowałem przed wyjściem, ale nie wiem, czy ucieka, czy... W ogóle jak rower dłużej postoi, to widzę, że jest miękko. Mam bardzo miękko. Normalnie czuję, jak mnie znosi. Ewidentnie schodzi mi powietrze. I to bardzo mocno. Trzeba dopompować. Może to ta dziura. Mam nabój, jak ci się nie chce pompować. Nie, szkoda naboju, bez przesady. Czy ja mam pompkę? Czy ja mam pompkę? Wziąłem? Co? Masz pompkę? Pompkę? Jakbyś mógł. Proszę. Bo ja chyba zapomniałem jej wziąć po przepakowaniu. I tak sobie schodzi powietrze pomału. Prawdopodobnie jak gdzieś dobijam. Fajna ta pompka. Nawi, żeby do Emilki starczyło. Dojdzie. Nie, bo tak jadę i czuję, że coś mnie dziwnie znosi. Jeszcze chwilę by mi oponę zerwało. Bo dziura jest gdzieś chyba tu. 1/4 obrotu. Zakręć kołem, Bartek. Zakręć. Tu nie syczy. Zakręć. Ja wiem, gdzie ta dziura jest. 1/4 obrotu od wentylka. Dobra, mniejsza o to. Da się jechać. I to jest fajne, bo nie trzeba się bawić w łatanie dętek. Fajny podjazd.
Jak zwykle koniec ścieżki. Ni w 5, ni w 9. Potem po drugiej stronie, raz po lewej, raz po prawej. Co za bezsens. I co? Impreza zamknięta? No trudno. Trudno, co robić? To ja się rozbiorę. Od mi za ciepło. Batony, wyciągnijcie batony. Dwóch odpadło, reszta do baru. Jest bar. Co pyszna tu mamy? Pyszna kaczka, właśnie też mi się rzuciło. Konfitowana z jabłkiem. Rosół, żurek, czarnina, żurek po kujawsku z białą kiełbasą i jajkiem. No, żurek, dobra, żurek, tak. Żurek wejdzie. Zraz jest karkówki kuszące i zachwycające. Jeszcze pierogi dają, 15 zł. Z mięsem, 15. Bartek, pierogi. Pierogi, już jest odpowiedź. Dobra, pierogi z mięsem. Ruskie mięso? Mięso? Ruskie mięso, szpinak. I ruskie, proszę. Smacznego. Dziękujemy. To są te ze szpinakiem? Tak. Jeden pierogi. Pycha. Adachu, a pompkę masz? Bo chyba mi jednak powietrze schodzi i to tak widzę konkret. Co? Dobrze było. No ale patrz. No. To jednak poratuj pompką. A taki patencik. Na który jest wentylek ustawiona? Właściwy. Presten. Dobra. A ja akurat po tej wyprawie zapomniałem pompki. A poza tym sobie teraz nie wziąłem też dętek zapasowych, a zazwyczaj wożę. Bo sobie myślę, jesteśmy w Polsce, to co tam będę dętkę brał? W razie czego zadzwonię po centralę i centrala po mnie przyjedzie. Ostatnio to robiłem, że tak pociapać i się zalepiało. O. Tylko, że jak ja jadę w terenie i gdzieś, wiesz, dobijam... To odrywasz. Nie, ja sobie to ogarnę, do wulkanizatora pójdę. To są dwa niebezpieczeństwa, jak CO2 używasz. Albo ci się zważy mleko, albo czasami tak zmarznie wentyl, że się ułamie. Bo już tak miałem, nie? Że z nabojem to zajmowaliśmy na mleko z wentylem odszedł. No, syczy. Się trzyma. Dobra, dojedziemy. Ups. Ups. Dał radę. I gałęziami po oczach. Ups, uwaga. Prawe kolano mnie nie boli, ale zaczęło mnie boleć lewe. Tam się zaczyna ścieżka rowerowa i przejedziemy sobie na tę z piątką. Zobaczymy, jak to wygląda. Jedziemy nowo budowaną S5. Tutaj po prawej stronie są dwa pasy i tam chyba jeszcze kolejne dwa pasy. A to jest jakaś boczna. A to żółte po lewej to jest barieroza. Barieroza to jest taka choroba ścieżek rowerowych. Jasna, długa, prosta, szeroka jak morze, trasa łazienkowska. To jest ten pas startowy, tam rozumiesz, katapultę taką zrobią i przechodzisz do lotu, nie? Teraz rowery w górę. Spadnie? Tam fotografuj. Jest. Dwa w górze. Ja nie podnoszę, bo ja muszę kamerę trzymać. Cwaniak, nie? Cwaniak. Za ciężki. Fuli nie podnosimy.
Może by tu jakie komy zrobić, zanim trasę odpalą? Myślę, że tu już są komy porobione. Już są. Wiesz, ja aha, szosowcy już tu byli. Nie jechałem, ale myślę, że tu już są komy pociągnięte. Hop, 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 hop. No dobra, wiem, że tam jeszcze ostatnia warstwa asfaltu jest niewylana. Ale mnie kolano napieprza. Ja bardziej ugasuję. I to najlepsze jest to, że nie to kolano po operacji, o które się martwiłem, tylko to drugie, o które się nie martwiłem. Nie wiem, czy się cieszyć, czy smucić teraz. Nie no, cieszyć się, że nie obydwa. Zawsze patrz na jasną stronę życia. Tak właśnie robię. Cały czas tak robię. Jak Monty Python. Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. Na lody? Albo tam, albo Staropolska powinna być otwarta, dodatkowo. W kubek dadzą? Tam są dobre. Staropolskie. A, tutaj. Taka miejscówka do parkowania. To są trzy? Tak. To chyba wezmę dwie. Poproszę, co tu jest? Śmietankowe z galaretką może i ciasteczkowe. Dziękuję. Ale jest, widzę to samo co ja, chyba ciasteczko i... Jest co jeść, bo ci. Ty wziąłeś trzy. No. Po dzisiejszej trasie to się należy. Wiesz co, Kazimierze, nie? Tam wchodzisz, ten taki przesmyk. I to by było tyle na dzisiaj.